do świętości Maksymilian Maria Kolbe zaczął jeszcze w dzieciństwie, kiedy objawiła się mu Matka Boża i dała do wyboru dwie korony, a później wstąpił do zakonu franciszkanów w Lwowie. Także był wydawcą pisma Rycerz Niepokalanej. Po raz pierwszy ojciec Kolbe był zaresztowany w 1939 roku. A po 2 latach był przewieziony do obozu koncentracyjnego. Otrzymał tam numer 16670. 29 lipca 1941 roku było zakazane na śmierć głodową 10 jeńców w związku z ucieczką jednej osoby. Maksymilian Kolbe zgłosił się na ochotnika za spół jeńca i swoją decyzję uzasadniał. Chcę innym dodać odwagi do życia. Po 2 tygodniach głodu i braku wody przy życiu pozostał jedynie Maksymilian Maria Kolbe. Strażnicy, chcąc opróżnić bunkier, dali Kolbemu śmiertelny zastrzyk kwasu karbolowego. Maksymilian ze spokojem wyciągnął lewą rękę i z godnością oczekiwał na stuknięcie trucizny.